Australia, Brazylia, etc., etc. Przeciw nam skierowane są gigantyczne i potężne struktury miażdżące tożsamość, jak na przykład Unia Europejska, Rada Europy itd. i tak dalej. Można by było tu mówić i mówić. Ale dzięki Bożej opatrzności Terra Polonorum trwa, by z niej nieść innym światło wiary prawdziwej, jak powiedział święty Wojciech w X wieku do pogańskich Prusów, istnieje, by z niej wychodziła iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Pana Jezusa. Znamienne, jaką Polska jest przeszkodą dla wielkich antychrześcijańskich potęg, które mają swe wpływy nawet w niektórych kręgach kościelnych, objawia się to również w tych dniach, kiedy to na ubiegłorocznym synodzie biskupów to właśnie hierarchowie polscy wraz z garstką nielicznych biskupów, głównie z Afryki i Wschodu, bronili wielkiej prawdy Chrystusowej. No ale tam jednemu biskupowi, ateista, 7 strzał w tyłek wbił, z kościoła go przepędził, bo ten z czerwoną butelką chodził, farbę za obraz Jezusa Chrystusa wlewał czerwoną, że rzekomo ten Jezus Chrystus krwią płakał. O małżeństwie. Do widzenia. O rodzinie. O płciowości, o grzechu i sakramentach, czyli bronili świętej wiary w jej istotnych punktach. Bronili człowieka w jego esencjonalnym, bytowym wymiarze bycia mężczyzną i kobietą. Na koniec warto przywołać słowa prymasa Chlonda. Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą i wielką miłością bliźniego i różańcem. Polska ma stanąć na czele maryjnego zjednoczenia narodów. Zachód, oczyszczając się ze zgnilizny i z podziwem na nas patrzeć będzie. Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której używając, Polska odniesie zwycięstwo, to różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swoją niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę. Pod jej płaszczem nastąpi wielki triumf serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę. Bo jestem twoja, Maryjo. My, Polacy, potrzebujemy Boga i Jego Kościoła katolickiego,
ale historia zarówno ta sprzed 1050 lat, jak i ta dziś dziejąca się na naszych oczach pokazuje, że Kościół potrzebuje i będzie potrzebował Polski. Tej Polski, której tożsamość wyraża tytuł Polonia Semper Fidelis. Polska zawsze wierna. Jeśli uratujemy taką Polskę, to i ona być może będzie mieć ten przywilej i honor, by jako narzędzie w Bożym ręku obronić Kościół. Dziękuję. No dziękujemy za te wykłady, dziękujemy, dziękujemy. Tylko na nie przyjdzie Zofia Maciąg, będzie siedziała w kościele.